Cześć, siemanko, witajcie w kolejnej części poradnika młodego growera. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dżęta, który się nazywa Tulipan. Jest to bardzo fajny dżąt. Przeważnie robi się go na imprezach, jak jest dużo palących, a się nie chce kręcić. To jest to bardzo fajna opcja. Na początek proponuję Wam wziąć dwie bledki. Jedną tak, klejem w tą samą stronę je trzymamy, jak widzicie. I tak je sklejamy. Ślinimy jedną stronę. Przykładamy mniej więcej od środka i przeciągamy w jedną stronę i w drugą stronę. Tak przygotowane bledki staramy sobie rozprostować, żeby tutaj ten nasz klej wysechł, ładnie nam to skleił. W tym momencie zaginamy róg bledki do kleju. Nie na równo, tylko do kleju, tak jak widzicie. Może delikatnie jeszcze trochę niżej. Pstryk. Wygląda to mianowicie tak. W tym momencie kleimy górny klej, ale tylko do momentu łączenia, tylko do tego momentu. To zostawiamy sobie luźno. Ślinimy i zakładamy. Pstryk. Resztę, która wystaje tutaj z góry, zawijamy ją w tą stronę, bo to też jest klej, żeby nam wyszedł szpic. W tym momencie, jak wsadzimy palec do środka i rozprostujemy naszego tulipana, to już mamy gotową bazę pod naszego tulipana. Wygląda o po prostu tak. Odkładamy naszą bazę na bok, bierzemy trzecią bledkę, którą mamy, obojętnie jak. I skręcamy ją. Robimy sobie z niej sznureczek, który posłuży nam do związania naszego tulipana, żeby się trzymał bledki. Pstryk. Nasz sznureczek już jest gotowy. I teraz tak. Łapiemy sobie go w ten sposób w rękę. Załóżmy, że o tak. Wsypujemy na początek trochę naszego nadzienia. Popłukamy, żeby ono delikatnie siadło. Bierzemy lufkę i dopychamy. Pamiętajcie, że tak jak normalny joint, musi być to dobite, żeby się to paliło i nie rozsypywało. Oczywiście nie za mocno. Po troszkę, pstryk. Dosypujemy jeszcze. Stryk. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Resztę już możecie dobić palcem. Poprawiać sobie go ładnie, podociskać, żeby był ładny, prosty i okrągły. Ciach. I teraz najważniejsze, żeby umieścić bledkę w równej, prostej linii razem z środkiem. Łapiecie sobie to tak i patrzycie na to z boku. Jak widzicie, jest delikatnie krzywy, więc zniżamy bledkę. Powiedzmy, że obecną chwilę jest w miarę prosty, więc ściskamy wszystkie rogi tutaj do samego końca. Patrzymy, czy jest prosto. Może delikatnie jeszcze bardziej w tą stronę. O. Teraz bierzemy nasz sznureczek, przykładamy z jednej strony. Pamiętajcie, że im niżej go złapiecie, tym lepiej. Ciach i zawiązujemy na supeł. Najlepiej jest to, jak jesteście w grupie, najlepiej jest to, żeby ktoś Wam pomógł, przytrzymał. Tak, teraz sobie, jak mam delikatnie złapane, prostuję i ściągam jeszcze raz. Ciach. Im lepiej ściągniecie, pamiętajcie, jest to bardzo ważne, im bardziej ściągniecie to, tym lepiej. Ja zawsze zawiązuję na dwa razy, z tego względu, że bledka zawsze jest wystarczająco długa na to, żeby to zawiązać dwa razy, a później nie trzeba się bać, że ten dżąt się rozwiąże w taki sposób.
Urywamy jedną stronę, drugą stronę obgryzamy, bądź też można ją urwać. Nasz tulipan wygląda bardzo ładnie, jest prosty. W tym momencie nadmiar odwracamy do góry i tworzymy z niego pięknego liścia do naszego tulipana. W takim oto wydaniu. Prostujemy tą ładnie bletkę, podwijamy ją, żeby ona się zrobiła piękna, okrągła. Pamiętacie o tym kleju, którego kazałem wam nie zaklejać? Właśnie jest tutaj. Gdy go podślinicie, tą końcówkę tego kleju, tak jak tu jest, przykładacie jedno z drugim, stryk, ściskacie, czekajcie, bo się nie chce kleić. Przytrzymamy go delikatnie i jest. I takiego oto tulipana, jak widzicie, jest to bardzo fajowy joint. Całkiem nie przypomina jointa, aczkolwiek pali się go praktycznie tak samo. I pamiętajcie o opalaniu, jest bardzo ważne opalanie go, żeby go nie spalić od strony ciągu. Więc jak go podpalacie, to podpalacie go z góry i trzymacie go tak. Tak jak idzie płomień, żeby ten płomień nie doszedł do reszty bletki. Nie opalił się do końca, podpalamy go jeszcze raz. Stryk. I nasz rzęcik jest gotowy. W tym momencie podpalacie go sobie tutaj, ciągniecie i palicie. To jest tylko tytoń, więc nie mam zamiaru go odpalać. Także dziękuję wam za uwagę. Piszcie mi, jak wychodzą wasze jointy. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał. Cześć.